Animex Foods to firma z wieloletnią tradycją. Jej iławski oddział zajmuje się ubojem drobiu i przetwarzaniem mięsa drobiowego. Firma ma bogatą tradycję w kształceniu uczniów lokalnych szkół branżowych w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Ten atrakcyjny i pewny zawód cieszy się tu coraz większą popularnością. Czym zajmuje się operator takich maszyn? Obsługuje i nadzoruje urządzenia do przetwarzania i produkowania artykułów żywnościowych oraz magazynuje i pakuje produkty do wysyłki. Uczniowie mogą obsługiwać i przyszli pracownicy mogą obsługiwać maszyny przemysłu spożywczego, takie w przemyśle mięsnym, ale także w przemyśle mleczarskim, cukierniczo-piekarniczym, a także przetwórstwie ryb. Także myślę, że to jest zawód naprawdę na czasie. Kształcenie w tym zawodzie ze względu na różnorodność produkcji w przemyśle spożywczym wymaga od początku okresu kształcenia ukierunkowania na obsługę maszyn i urządzeń związanych z wybranym działem produkcji. Coś dla młodego człowieka, który na co dzień ma do czynienia z komórką, ze smartfonem. Tutaj mamy dużo takich pulpitów sterowniczych. Maszyny są naprawdę nowoczesne, wysokiej jakości, skomputeryzowane. Także młody człowiek na pewno się tutaj odnajdzie. Proces szkolenia uczniów szkół branżowych trwa 3 lata i kończy się egzaminem czeladniczym. Obecnie są zajęcia z pierwszą klasą szkoły branżowej. Pozyskują wiedzę na temat składników odżywczych, bezpieczeństwa żywności i to są takie podstawowa wiedza, którą muszą posiadać jako przyszli pracownicy jako w kierunku operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Pracodawcy zachęcają uczniów, oferując im premie i dodatki. Premiujemy taką kwotą oprócz tej płacy zasadniczej, którą przewiduje ustawa dla uczniów. My dajemy jeszcze dodatkowo do 50 zł więcej do tej podstawy. Dodatkowo jeszcze właśnie system taki motywacyjny do 350 zł dla ucznia miesięcznie. W iławskim oddziale Animex Foods wiedzę w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego zdobywa 19 uczniów. Po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją egzaminacyjną Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości wszyscy mają szansę na zatrudnienie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv